Gdybyś tylko nie był ciągle zmęczony, gdyby tylko ciągle nie brakowało energii, to twoje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, prawda? Każdego dnia z zupełnie inną energią podchodziłbyś do swoich zadań i wyzwań i generowałbyś zupełnie inne rezultaty. Jeżeli tak myślisz, to możesz być w błędzie. I wiem, że jesteś tutaj dlatego, ponieważ szukasz odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, żeby tej energii nie brakowało, jak to zrobić, żeby nie być ciągle zmęczonym, żeby mieć ten power do działania. Dlatego ja bardzo chętnie dzisiaj rozłożę na czynniki pierwsze, jak ten problem działa, podzielę się swoim własnym doświadczeniem, ponieważ kiedyś też się z tym zmagałem i podzielę się również doświadczeniem z pracą z moimi klientami, ponieważ zawodowo pomagam rozwiązywać takie problemy. Moim celem jest pokazać Ci, jak to dokładnie działa i co można w tym zrobić i spokojnie. Nie będę z Tobą rozmawiać na temat suplementów, na temat optymalizowania snu. Nie będę Ci też mówić, że może jest czas, żebyś odpoczął, no bo wiem, że szukasz tego rozwiązania, ponieważ chcesz od życia więcej. Prawdopodobnie Twoje wyniki też Cię nie zadowalają, więc po czym tak naprawdę odpoczywać? Nie będę też mówić Ci o tym, że to jest kwestia wymagania od siebie, kwestia tego, że gdybyś naprawdę chciał, to byś robił i nie będę Ci też opowiadać różnych rzeczy w stylu, gdyby ktoś Ci porwał Twoją rodzinę i nie miałbyś wyjścia, żeby działać, to nie byłoby problemu ze zmęczeniem. Odłóżmy te głupoty na bok i zajmijmy się tym, jak ten problem naprawdę funkcjonuje, jak to działa w prawdziwym świecie i co z tym można naprawdę zrobić. Teraz popatrzmy, jak to naprawdę działa w Twoim życiu, ponieważ prawdopodobnie nie jest tak, że nie masz energii w ogóle do czegokolwiek, tylko z racji tego, że nie masz energii, nie masz siły, jesteś ciągle zmęczony, to na przykład dużo łatwiej jest Ci obejrzeć kolejny serial, czy scrollować po prostu social media, czy wyjść się spotkać ze znajomymi lub po prostu patrzeć w ścianę i nic nie robić. Innymi słowy, to, że nie masz energii sprawia, że zajmujesz się rzeczami, które po prostu nie doprowadzają Cię do rezultatu, do których chcesz doprowadzić, prawda? Czyli nie robisz rzeczy konstruktywnych, produktywnych, spójnych z tym, czego świadomie od życia chcesz. To w efekcie powoduje frustrację i zastanawiasz się, co mam z tym zrobić, bo przecież gdyby mi się chciało jednak robić, gdybym miał energię, gdybym nie czuł tego zmęczenia, to pewnie zająłbym się czymś produktywnym, czyli wydaje nam się, że korelacja jest dokładnie w tym miejscu. Innymi słowy, na tanią dopaminę zawsze mamy wystarczająco dużo energii i te aktywności nas totalnie wciągają. I teraz nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ cały nasz świat jest tak skonstruowany, że źródła dopaminy, źródła chwilowej przyjemności są dostępne na wyciągnięcie ręki i możemy w każdej chwili czymś takim się posiłkować. Seriale, social media, muzyka, rozmowa ze znajomymi, kontakt praktycznie z każdym miejscem na świecie, niezdrowe jedzenie, czy nawet zdrowe, ale dobrze smakujące i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w stanie się tym karmić, na chwilę się lepiej poczuć i cały czas odkładać na później robienie tych rzeczy, które są trudniejsze i które, za które gratyfikacja przychodzi dużo później, a które przekładają się na tak zwany sukces w życiu, na efekty, które chcemy w życiu wygenerować. I oczywiście, jeżeli wpadasz w taki ciąg tego jedzenia, przyjemności, pornografii, czegokolwiek, cokolwiek by to nie było, to oczywiście twoje ciało będzie tym zmęczone, będzie mniej wrażliwe na dopaminę, będzie potrzebować tej dopaminy i na ten temat jest już naprawdę mnóstwo materiałów w sieci. I pewnie tak rozwiązaniem będzie tutaj odstawienie tych rzeczy, tak zwany dopaminowy detoks, rozwiązaniem będzie też odpoczynek. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, to okaże się, że nie tutaj zaczął się tak naprawdę problem. I żeby Ci to zobrazować, chciałbym Cię zabrać w taką małą podróż w czasie i cofnijmy się do lat 70. poprzedniego wieku. Pewien naukowiec, Bruce Alexander, stworzył taki bardzo ciekawy eksperyment, który nazwał Rat Park, czyli parkiem rozrywki dla szczurków. I eksperyment wyglądał w ten sposób, że stworzono jakby dwa takie środowiska dla laboratoryjnych szczurów. Jedno środowisko to była taka po prostu pusta, smutna klatka, tak jak to zwykle wyglądają klatki dla szczurów, czyli nie ma tam absolutnie nic, trochę tego tam sianka, które leży i po prostu poidła i miejsce, gdzie jest podawane jedzenie. Drugie środowisko wyglądało właśnie jak takie dosłownie raj dla szczurków, czyli było tam wiele innych szczurków, z którymi mogły się one komunikować bez przeszkód, były różne zabawki, był dostatek dobrego jedzenia, były rozrywki, było po prostu takie miejsce, którego szczur najbardziej potrzebuje, czyli w tym się najlepiej po prostu będzie czuł. I
tych klatkach zamontowano dwa źródła wody. Jedna woda była zanieczyszczona narkotykiem, bodaj w tamtym przypadku to była morfina, drugi zbiorniczek z wodą był absolutnie czysty i obserwowano, którą wodę będą wybierały szczurki. I okazało się, że szczurki, które były w tym smutnym środowisku, dużo częściej, kilkanaście razy częściej sięgały po wodę z narkotykiem niż szczurki, które były w wymarzonym dla siebie miejscu, ile możemy powiedzieć oczywiście o marzeniach szczurku. I okazało się, że szczurki, które były pojone wodą z narkotykiem, kiedy zostały przeniesione do raju dla szczurków, mimo że miały syndrom odstawienia, i tak dużo rzadziej sięgały po wodę z narkotykiem niż po czystą wodę. Wolały być trzeźwe i brać udział w tym parku rozrywki. I na odwrót, szczurki przeniesione z parku rozrywki do pustej, smutnej klatki, mimo że były nauczone życia na trzeźwo, i tak wybierały wodę z narkotykiem. I oczywiście ludzki mózg jest dużo bardziej skomplikowany, nasza zdolność postrzegania koncepcji, szczególnie tych abstrakcyjnych, złożoność ludzkiego życia i tak dalej, nie pozwala na przeniesienie tego eksperymentu 1:1 na realia ludzkie, i to również była część krytyki tego eksperymentu, jednakże pokazuje nam to pewną zasadę, która myślę, że jest bardzo aktualna dla człowieka, czyli to, że aby doszło do uzależnienia, jest tutaj pewien czynnik środowiskowy. Czyli najpierw pojawia się potrzeba, żeby coś zrobić ze swoim stanem wewnętrznym, a dopiero potem pojawia się pewnego rodzaju substancja. I tutaj mieliśmy w tym eksperymencie do czynienia z narkotykiem. Tutaj w przykładzie, który omawiamy w tym filmie, mamy do czynienia z tanią dopaminą, która sprawia, że jesteś potem ciągle zmęczony czy przestymulowany, czyli seriale, social media, niezdrowe jedzenie i tak dalej. Uzależniamy się od zbijania bombek i w efekcie nie robimy rzeczy, które przybliżają nas do naszych prawdziwych celów, czyli zobacz, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Jestem niezadowolony z miejsca, w którym jestem w swoim życiu, jestem niezadowolony z siebie, czyli mam negatywny stan wewnętrzny, szukam poprawy tego stanu wewnętrznego albo w substancji, albo w czynności, która sprawia, że na chwilę poczuję się lepiej. I może mieć to właśnie formę narkotyku czy uzależnienia, może mieć to formę lifestyle'u, który po prostu powoduje, że swojego życia nie poprawiam. W efekcie jestem niezadowolony z siebie, bo nie zbliżam się do miejsca, w którym chcę być, czyli wiem, że mogę stworzyć taki park dla szczurków ze swojego życia, ale nie robię rzeczy, które mnie tam doprowadzają, więc jestem jeszcze bardziej niezadowolony, więc jeszcze szybciej i jeszcze łatwiej ulegam różnego rodzaju pokusom i nie robię tego, co trzeba, tylko idę za tym, co mnie ciągnie w dół. I w efekcie mam właśnie totalny brak energii, totalny brak chęci, bo problem się zaognia i problem się pogłębia, pogłębia i pogłębia. I wniosek z tego wszystkiego jest taki, że jeżeli popatrzysz na to z boku, to okazuje się, że problem tak naprawdę jest natury mentalnej, a nie fizycznej. Problem natury fizycznej jest konsekwencją tego, co wydarzyło się na poziomie mentalnym. Problem polega w ogromnym skrócie na tym, że coś sprawia, że nie podejmujemy działań, które wiemy, że byłyby dla nas dobre i doprowadziłyby nas do miejsca, w którym naprawdę chcemy być w życiu, a protezujemy sobie samopoczucie za pomocą innych, łatwych źródeł przyjemności. I teraz, jeżeli popatrzysz sobie na to od tej strony, to mogłoby się to wydawać, moglibyśmy to spojrzeć w taki sposób, że tak naprawdę sami podkładamy sobie nogę, bo pomimo świadomości, że może być lepiej, robię dokładnie odwrotność i jeszcze jestem siebie niezadowolony. Więc wydawałoby się, że to jest tak naprawdę coś w stylu autosabotażu. I mi nigdy ta koncepcja autosabotażu się nie podobała, no bo jeżeli popatrz na to z boku. Mamy człowieka, który jest efektem milionów lat ewolucji i ten człowiek jest tak wadliwą maszyną, że pomimo świadomości, że może dla siebie wbudować lepsze życie, to tego nie robi i podkłada sobie nogę i sabotuje cały swój proces, to wydaje się to być dokładnie odwrotnością genialnego procesu ewolucji, prawda? Natomiast jeżeli popatrzysz na to głębiej i spojrzałbyś na to jako na system obronny, to okazałoby się, że miałoby to sens. Ale jaki system obronny? Popatrz.
Weźmy takiego człowieka, który ciągle nie ma energii, który woli sięgnąć po coś, co jest przyjemne, zamiast wstać, zdyscyplinować się i iść w stronę, w którą czuje, że powinien iść. I popatrzylibyśmy na jego dzieciństwo, mogłoby się tam okazać, że przez całe życie był na przykład warunkowany, że jeżeli poniesie porażkę, to dostaje karę. I co więcej, mógł być też warunkowany w taki sposób, że nigdy nie był doceniany, albo bardzo rzadko był doceniany. Czyli raczej był karcony, że robił coś źle, niż chwalony i nagradzany, że zrobił coś dobrze, że zrobił coś, jakby wyszedł poza szereg, czy zrobił coś inaczej niż cały ogół. Czyli innymi słowy, być może ten człowiek miał taką przeszłość, jaką większość z nas właśnie miało. Co zostało skojarzone w tym umyśle? Ano zostało skojarzone, że jeżeli popełniasz błąd, jeżeli się wywracasz, jeżeli czegoś nie przemyślisz, jeżeli czegoś nie zrobisz, to dostajesz karę, to boli, to jesteś odrzucony, to jesteś oceniony, to jesteś wskazywany palcem, to jesteś wyśmiany i tak dalej. I to działa dokładnie tak samo, jak na którymś etapie życia okazuje się, że jak włożysz rękę w ogień, to to parzy i to boli, czyli wchodzi w kojarzenie. Gorąco, będzie boleć. Wychodzisz przed szereg, robisz coś, śmieją się z ciebie. Więc tak jak cofasz odruchowo rękę przed tym, co gorące, tak samo odruchowo cofasz się przed tym, co jest skojarzone z ryzykiem porażki. Zobacz, jak nie odnieść porażki? No w ogóle nie startować, prawda? W ogóle nie brać udziału w żadnym wyścigu, wtedy nie ma ryzyka, że przegrasz. I tak nawykowo uczymy się takiego mindsetu pod tytułem grać, żeby nie przegrać, czyli działać w taki sposób, żeby uniknąć porażki, żeby uniknąć niepowodzenia, żeby uniknąć bólu, żeby uniknąć nieprzyjemności. I tak naprawdę aspektem tego mindsetu jest właśnie szukanie odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, żeby nie być zmęczonym. A prawda jest taka, że jeżeli nie będziesz zmęczony, jeżeli będziesz mieć energię, to przecież nie oznacza, że będziesz aktywnie działać. Wręcz przeciwnie, może być tak, że z jeszcze większą energią, z jeszcze większym zaangażowaniem będziesz pakować się w aktywności, które po prostu mają sprawić, że poczujesz się dobrze, zamiast robić to, co produktywne. Innymi słowy, to przy czym może się okazać, że przegrasz i że nie spełnisz swoich celów. Więc podsumowując to wszystko, tak naprawdę problemem jest lęk, który często jest nieuświadomiony, lęk przed porażką, lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem, który sprawia, że albo nie mamy energii, albo idziemy w stronę, gdzie zadowalamy się małymi przyjemnościami i w efekcie w końcu przestajemy mieć energię, bo ciało jest przestymulowane. Dwie różne drogi, w jaki sposób się to może rozwinąć, natomiast jedno źródło. Poukrywane lęki, czyli problem natury mentalnej. I teraz możemy przejść do tego, co z tym tak naprawdę możemy zrobić. Mam dla Ciebie taki quick fix, czyli drogę szybką, no i drogę całościową. Szybka droga polega na tym, żeby sobie to wszystko odrobinę przeramować, czyli odwrócić rozumienie całej tej sytuacji. I teraz zobacz, na ten moment kojarzysz, że potrzebujesz się dobrze czuć i mieć energię, żeby działać. I szukasz tego, żeby się dobrze czuć i mieć energię, bo wierzysz, że wtedy dopiero ruszysz z miejsca. Jednakże to jest tylko koncepcja, to jest tylko skojarzenie na ten temat. Możesz spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Czyli zamiast traktować to jako problem i przeszkodę, żeby w ogóle zacząć działać, możesz zacząć traktować to jako przyczynę do tego, żeby zacząć działać. Możesz zacząć to traktować wręcz jako dźwignię. Czyli zobacz, nie na zasadzie przytrafia mi się zły stan energii, tylko zły stan energii dzieje się dla mnie, ponieważ jest to ból, jest to nieprzyjemne, jest to pewnego rodzaju cierpienie, które prowokuje mnie do tego, żeby szukać odpowiedzi. Na przykład zobacz, dzięki temu bólowi jesteś teraz na tym filmie i być może on zmienia teraz odrobinę twoją świadomość na temat tego, co właściwie jest problemem i jak działa twój umysł. Z tą wiedzą i z tą świadomością prawdopodobnie odblokujesz kolejne ścieżki i drogi w swoim życiu, więc ten ból przytrafia się, czy dzieje się dla ciebie, a nie przytrafia się tobie. Zastosuj w praktyce mindset pod tytułem grać, żeby wygrać, a nie grać, żeby nie przegrać. Grać, żeby nie przegrać, to jest uniknięcie bycia zmęczonym i czucia się źle. Grać, żeby wygrać, oznacza realizować projekt
i używać wszystkiego tego, co się dzieje po drodze, tak aby ci to pomagało realizować twój projekt. To, że się poczujesz dobrze, nie oznacza, że projekt zrealizujesz. Tylko to, czy zrealizujesz projekt, będzie się przekładało na realizację twojego projektu. Więc całe cierpienie, ból bierzesz i używasz jako bodziec do tego, żeby się rozwijać i stawać się tym, kim trzeba się stać, żeby tą serię zadań w swoim projekcie zrealizować. Więc przestań czekać na dobry moment, przestań próbować doprowadzić do momentu, w którym jest wszystko idealnie, a zacznij po prostu realizować projekt. Odpowiedz sobie na pytanie, czego chcesz, wybierz najbardziej sensowny kierunek w tym momencie, nawet jeżeli nie masz pewności co do niego, po prostu idź w jego stronę i naucz się wszystkiego w trakcie. Na tym polega tak zwany quick fix, czyli zmieniamy perspektywę patrzenia. Rozwiązanie kompletne polega na tym, żeby cały czas rozpoznawać, jak działa mój umysł. Pomyśl o tym w ten sposób. Ta maszynka tutaj jest narzędziem, za pomocą którego używasz każdego innego narzędzia. Narzędzie, za pomocą którego obsługujesz ciało, narzędzie, za pomocą robisz każdą czynność w swoim życiu, narzędzie, za pomocą obsłużysz każde inne narzędzie, które ma cię doprowadzić do dowolnego celu w twoim życiu. I teraz, jeżeli nie uczysz się tego, czy nie studiujesz, jak działa twój umysł, nie opanowujesz swojego najważniejszego narzędzia, to jest trochę tak, jakbyś chciał dojechać z miejsca A do punktu B, zupełnie nie rozumiejąc tego, w jaki sposób działa twój samochód, prawda? Czyli uczysz się teorii jazdy sportowej, ale nie masz pojęcia w sumie, w jaki sposób działa pedał gazu, pedał hamulcu i skrzynia biegów, ale uczysz się coraz większej ilości teorii, co należy robić, kiedy na przykład wpadasz w poślizg, no nie? Ale nie wiesz, gdzie w twoim aucie w ogóle pedał gazu i hamulcu i jak się zmienia biegi. Nie rozumiesz w ogóle tej idei, ale uczysz się o tym, jak jeździć po torze. Tak mniej więcej działamy w trybie domyślnym, czyli nie patrzymy na najważniejsze narzędzie, a szukamy tego, co wygląda fajnie i seksownie. Więc najważniejszym elementem, najważniejszą umiejętnością, jaką możesz zdobyć, niezależnie od tego, w którym kierunku w swoim życiu idziesz, jest zrozumienie tego, jak działa twój umysł, a szczególnie jak działa twój umysł podświadomy. Bo podświadomość to jest ta część twojego umysłu, która przechowuje wszystkie twoje przekonania, twoje nawyki, twoje wspomnienia, twoje reakcje na dane bodźce i która na poziomie automatycznym właśnie reaguje na pewne sytuacje, które cię spotykają. To właśnie podświadomość sprawia, że kiedy przykładowo trafiasz na bodziec w swoim życiu, taki jak jakiegoś rodzaju wyzwanie, to czujesz, że brakuje ci energii, brakuje ci siły, i zaczynasz odsuwać od siebie to działanie, bo podświadomie boisz się porażki, boisz się odrzucenia, boisz się tego, co zostało w tobie gdzieś tam w odległej przeszłości zakodowane, a uciekasz w stronę tego, co sprawi, że się przez chwilę lepiej poczujesz. Dopiero kiedy rozumiesz, jak ten system działa, dopiero kiedy zaczniesz widzieć te wszystkie połączenia, zaczynasz zyskiwać całkowitą wolność i zaczynasz być w stanie faktycznie ten swój umysł programować, zmieniać i nim zarządzać, a nie być jedynie jakby ofiarą tego, co zostało w nim już zaprogramowane. Więc przestajesz być zależny od swoich emocji i odczuć, a zaczynasz te emocje i odczucia zmieniać i w nimi w sposób konstruktywny pracować. Wybacz, wybierając więc to wszystko w całość, po pierwsze, to, co jest fizyczne, całe to zmęczenie, jest tak naprawdę na głębokim poziomie konsekwencją tego, co jest mentalne. I jeżeli chcesz się naprawdę dobrze czuć na co dzień, to prawdziwą drogą do tego jest rozwój mentalny, czyli poznawanie twojego własnego umysłu i praca z twoim własnym umysłem, bo cała reszta jest konsekwencją. Nawet to, czy jesteś w stanie utrzymać pewną higienę, jakość snu i życia, jest zależne od tego, jak o tym myślisz, jakie emocje wobec tego masz. To, co naprawdę ogranicza nasz potencjał, to są nasze ukryte, często nieuświadomione lęki i przekonania. I to one właśnie sprawiają, że podświadomie zaczynamy grać, żeby nie przegrać, zamiast grać, żeby wygrać, czyli próbujemy uniknąć porażki, zamiast osiągnąć sukces, efekt, którego tak naprawdę od życia pragniemy. Odwróć więc grę i wykorzystaj to, co do tej pory blokowało ciebie w działaniu, czy w co wierzyłeś, że cię blokuje w działaniu,
Spraw, aby zaczęło to działać na twoją korzyść, aby zaczęło ci pomagać, aby sprawiało, że zaglądasz jeszcze głębiej i głębiej i uczysz się, poznajesz, jak działa twój umysł, twoje emocje, twoje podświadome schematy. I teraz, jeżeli chcesz zrobić to szybciej, jeżeli czujesz, że potrzebujesz tym wszystkim wsparcia, to bardzo chętnie pomogę ci w tym, zarówno ja, jak i cały mój zespół, ponieważ tym właśnie zajmuję się zawodowo. I wśród moich klientów są m.in. olimpijczycy czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą bardzo duże projekty, którzy właśnie również z tym się w swoim życiu mierzą, z tymi okresami tak zwanego wypalenia, okresami wątpliwości, okresami, gdzie nie dają sobie rady z presją i w rzeczywistości to nie jest żadne przetrenowanie, to nie jest przemęczenie pracą, tylko jest to moment, w którym poukrywane lęki, schematy, przekonania wychodzą na światło dzienne i nieuświadomione zaczynają zarządzać naszym życiem, a nam się wydaje, że są to różnego rodzaju czynniki środowiskowe. Także zawsze szukaj głębiej i życzę ci powodzenia na tej pięknej ścieżce rozwoju. I oczywiście zostaw suba i dzwoneczek, oglądaj moje materiały, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ludzkiego umysłu i tak zwanego high performance. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.